Cześć Michał. Cześć Paweł. Michał, dzisiaj bez rozbiegówki, od razu. Na ostro? Na ostro. Dawaj. Słuchaj, dzisiaj wysokie napięcie podało newsa, który dla mnie jest, jak to się mówi, miodem na moje serce, dlatego że ja Izerze nie kibicuję, wiesz o tym. Ja uważam, jestem mocno sceptycznie nastawiony do tego projektu, a tu jak widać Izera będzie hybrydą. Może ta pani ma na imię Izera? Z elektrykami nie pójdzie. Widzisz, jednak hybryda. Co ty na to? No dobrze, to dalej kibicujemy. Nie, no dobra, prima aprilis, nie? No tak. Nie, no ale fajny, słuchaj, no ktoś, kto nie czuje tematu, myślę, że mógłby się na to złapać, ale czy jak, nie? Jaka, wiesz, jaka konstrukcja tutaj, metanol z węgla, fajnie, no rozmowy z Chińczykami trwają, dobra. No dobra, przejdźmy jednak do bardziej poważnych newsów. To jest jakby konsekwencja, to akurat portal Green News podaje taką informację, że polscy dealerzy Volvo stawiają stacje ładowania, są dostępne dla wszystkich i tak dalej. Jak myślę, że to jest kontynuacja rozmowy, o której rozmawialiśmy tydzień temu. Pamiętasz? Stwierdziłeś, tak, że w coraz większej liczbie dealerów, salonów i tak dalej są dostępne stacje ładowania i że to jest bardzo dobry pomysł. Dobry pomysł dla klientów tych salonów. A jeśli te salony są jeszcze dodatkowo w atrakcyjnych lokalizacjach, to mogą spokojnie zarabiać na usługach ładowania w taki sposób w większej skali. Nie powielajmy już tej rozmowy, natomiast ten tekst jest potwierdzenie tego, o czym mówiliśmy. Natomiast mnie się wydaje, wiesz co, że tu jest jednak jeszcze inne, głębsze dno, o czym nie rozmawialiśmy. To znaczy, na czym dotąd zarabiały przedstawicielstwa dealerskie? W głównej mierze. No wiesz, wszyscy w branży wiedzą, że głównie serwis, tak? Dokładnie. Jak wygląda serwis w przypadku samochodów elektrycznych? Znacznie mniej skomplikowane. Znacznie mniej skomplikowane są te samochody, co powoduje, że serwis powinien być tańszy. Czyli tej marży na zarobek jest zdecydowanie mniej. Na razie są różne opinie, bo z tego co wiem, jednak serwisy budują story do tego. Biorąc pod uwagę kompetencje przeszłości i doświadczenie, tak bym to nazwał, no jeszcze aż tak bardzo tych cen nie zniżają. Natomiast wydaje mi się, że w perspektywie kilku lat rynek na nich to wymusi. Czemu się śmiejesz? Odcinek bez Skody CityGo byłby odcinkiem straconym. Zbliżamy się do 30 tysięcy kilometrów, więc niebawem powiemy, ile nas kosztuje pierwszy przegląd. Pierwszy? To już był chyba jakiś pierwszy. Nie, pierwszy. No dobra. Ale wiesz... Wracając, puentując to, co chciałem powiedzieć. Chodzi mi o to, że jeżeli na serwisie nie będzie z czasem już się zarabiało tyle, ile dotąd, nie będzie można po prostu rżnąć, na czym się da, trzepać tych roboczo godzin i tak dalej i wymieniać za każdym razem meszków czy Bóg wie czego, to może fajnym pomysłem jest, by każdy z importerów, dealerów po prostu zarabiał na własnej sieci stacji ładowania. I chodzi mi o to, że nie na tej jednej, która stoi tylko przy jego salonie, czy warsztacie, czy jeszcze czymkolwiek, tylko żeby tą sieć rzeczywiście budował i rozwijał. Mam do ciebie pytanie. Ja się produkuję, a ty co? Nie, bo to jak w temacie. No. Ile razy odbierałeś nowe auto z salonu? Służbowe, prywatne, wszystko jedno. Kiedyś, prywatne nie, no to nie mogę sobie jeszcze na to pozwolić. No niestety takiego luksusu nie czułem, chciałbym. Natomiast kiedyś, nie ukrywam tego, przez wiele lat pracowałem w jednej z największych wypożyczalni samochodów, czyli w Sixcie. I tam odbiory były i zdarzało mi się odbierać nowe auto. Okej. Okay. Może co? Nie bezpośrednio z salonu, ale z placu. Na oparach. Tak. Na oparach. Zawsze, to, racja, zawsze było na oparach. No właśnie. Nie zwróciłem uwagi na to, ale tam... Wiesz, do czego zmierzam? Mnie się zdarzyło już jedno auto elektryczne, rzeczoną Skodę odebrać. Spodziewam się odebrać w ciągu najbliższych kilku tygodni kolejne auto elektryczne i też zakładam, że tak podobnie jak Skoda, będzie naładowane na 100%. No gdzieś trzeba te samochody ładować. Okej, okay, czyli chodzi ci o to, że zawsze, że po to jest ta stacja przy salonie, też, żeby nie mówię, były... że... Okej, okay, ale znowu uciekłeś od tego, o czym ja mówiłem, że mnie się wydaje, że stawianie stacji, budowanie sieci stacji ładowania przez importerów, dealerów, czy w zasadzie wszystkich, nawet pewnie z czasem być może komisy, to jest jakby kolejna noga
zarabiania, generowania przychodu na kierowcach danej marki. Tak, to jest tak. W ogóle filozofia budowania własnej sieci stacji ładowania z własną marką. To jest temat, który jest ostatnio bardzo modny w Polsce, dobrze postrzegany przez różnych inwestorów, nawet nie branżowych, ale innych, takich, którzy prowadzą własne biznesy w innych gałęziach. I faktycznie z racji tego, że elektromobilność uwalnia nas od stacji benzynowych, o czym mówiliśmy już wiele razy, powoduje, że będzie można takich klientów w różny sposób lojalizować. Oczywiście klienci marek motoryzacyjnych są do tego najbardziej podatni, najlepsi, najszybszy będzie zwrot inwestycji i efekty tej lojalizacji. Wiesz, ja bym powiedział, że nigdy dotąd to nie było aż tak proste jak właśnie, dzisiaj. Nigdy dotąd to nie było to aż tak proste. Święte to słowa. Jest ta rewolucja w motoryzacji. Że wiesz, no, cały czas upieram się przy tym, że postawić stację paliwową, to po pierwsze no, trzeba mieć duży plac, ale trzeba mieć kolosalne zaplecze finansowe. A żeby rozbudować sobie, ja idę, no, nie chciałbym powiedzieć, że idę o zakład, bo to ty znasz lepiej ode mnie ceny, ale ile stacji ładowania szybkich można postawić w cenie dużej stacji paliwowej? Oj, podejrzewam, że kilkanaście, jak nie więcej. No i chyba to wszystko mówi na tak, ten temat. Tak. A jakby się odniósł się do marżowości? Nie znam rynku paliw na tyle, żeby to oceniać. Wydaje mi się, że dużo bardziej marżowa jest elektromobilność, jeśli chodzi o sprzedaż składowania. Oczywiście z wyjątkiem takim, że brak tutaj hot dogów póki co. No i tu cię zaskoczę. Słuchaj, wiesz co, to jest... Wiesz, ale nie wszędzie, tak, no bo mówiliśmy już choćby o Ekoenie, gdzie są, tak? Tak, ja jestem, wiesz, że ja mam hopla technologicznego, nie? I teraz patrz, jesteśmy na takim etapie... Ktoś sprzedaje wirtualne hot dogi? Nie o to mi chodzi. Jesteśmy na etapie takim, że powstaje coraz więcej autonomicznych sklepów. Oczywiście autonomiczne, takie jak Żabka Nano, to już jest zupełnie inna bajka, bo tam rzeczywiście to jest aż naszpikowane technologiami. Wchodzisz do sklepu, otwierasz aplikację, automatycznie skanują ci się produkty, kasa jest pobierana z apki. To jest jakby już ta wyższa liga, wyższy poziom. Nie mówię o Amazon Go, bo to już jest w ogóle bajka. Ale chociażby w Poznaniu z Połem otworzyło taki, ja bym nazwał to kramik trochę autonomiczny, za duże słowo, ale napakowany maszynami wendingowymi. Wchodzisz sobie do takiego punktu i bierzesz to, co ci potrzebne, łącznie z być może, podobno ma być tam i mleko, i pieczywo, poprzez wyroby pierwszej potrzeby i tak dalej, i tak dalej. No i teraz ten mój wywód zmierza do tego, że być może przy stacjach ładowania szybkich, powinny z czasem powstać automaty wendingowe. Być może tak, chociaż znowu zrobię wycieczkę osobistą. Ja kurczę nie kupuję takiej samoobsługi do końca. Jednak ten człowiek Dlaczego? Wydaje mi się, że jest potrzebny. Bo może jesteś z nieco innego pokolenia, jesteś trochę bardziej do tego przyzwyczajony. No dobra, a jak wchodzisz do McDonalda, idziesz do kiosku, czy jednak idziesz do kasy? Tego kiosku samoobsługowego, o czym mówię. Rzadko bywam, ale idę do tego kiosku samoobsługowego, ale dlatego, że się śpieszę. No okay. Wiesz, ale co ma mi doradzić ekspedient w McDonaldzie? Tam nie ma wyboru. No dobrze, no ale jeżeli kupujesz hot doga, a wierzę w to, że takie automaty pewnie są, a jeżeli nie, to powstaną, które są w stanie wypluć ci tego hot doga, którego sobie wyklikasz, to do czego ci ten człowiek potrzebny? Do tego, żeby ci przelał trochę za dużo musztardy? Wiesz, ale z drugiej strony, jak za chwilę będą samochody autonomiczne i będziesz jechał na narty, nie wiem, do Austrii, przejedziesz 600 kilometrów z autopilotem i potem jeszcze wysiądziesz i automat da ci hot doga, to już w ogóle będziesz tak zautomatyzowany, że niedługo już te same narty będą za ciebie jeździć i gdzie ten fan? Bo bycie offline będzie luksusem. A właśnie. Dobra, ale dobra. Przejdźmy dalej. Temat, o którym właśnie rozmawiamy, o tym, że dealerzy, że importerzy inwestują w stacje, znowu potwierdza to chociażby Volvo, które mówi, że chce jeszcze na koniec tego kwartału, jeżeli dobrze pamiętam, postawić około 50 stacji w Polsce. No wiesz, no jeździsz Volvo, ładujesz się Volvo, jeździsz Audi, ładujesz się w Audi, jeździsz Fiatem, ładujesz się Velocity.
No wiesz co, to ja powiem tak. Jeżdżę Audi, ładuje się Velocity. Jeżdżę Volvo, ładuje się Velocity. Tak, ale jest tak. To kierunek, tak, prawda? Jest to kierunek. Znaczy, myślę, że dojdzie do tego, że z czasem technologia do tego dorośnie. Znaczy, nasza już jest gotowa, że jeździsz Volvo, ładujesz się Volvo, ale tak naprawdę na infrastrukturze Velocity albo na infrastrukturze innej. Czyli ta naklejka, którą masz w swojej aplikacji, ona cię uprawnia do tego, żebyś się ładował wszędzie tam, gdzie potrzebujesz. Powtórzę zatem pytanie, które zadaje co jakiś czas. Czy już dzisiaj rozmawiacie z jakimiś importerami? Tak. Bądź dealerami, bo to już nie musi być, można działać na nieco węższą skalę. Tak, rozmawiamy z importerami, rozmawiamy z dealerami, przejmujemy do obsługi sieci dealerskie, ale myślę, że w ciągu 2-3 miesięcy będziemy mogli opowiedzieć o projekcie, który będzie kompletnie innowacyjny i pokaże zupełnie inne podejście do elektromobilności i pokaże, jak naprawdę działa lojalizacja w tym przypadku. Jeszcze za wcześnie. Zamieniał się w słuch. Jeszcze za wcześnie. Kilka Dlaczego? Miesięcy. Kilka A z miesięcy. Jaką siecią chociaż? Z jaką marką chociaż? Na jaką literkę Nie, chociaż? Nie, powiem ci. Dzisiaj wiesz. No nie mów, że na I. I nie kojarzę. Druga z. Okej. Kolejny dzisiaj mocno taki analityczne tematy to w 2022 roku na jeden punkt ładowania przypadnie około 15 elektryków. No i jakbyś ocenił tą liczbę, bo ja mógłbym się do tego odnieść, ale ty jesteś ekspertem, co niejednokrotnie powtarzam. Powinniśmy dążyć do tego, żeby na jeden punkt ładowania finalnie przypadało... Pamiętaj, że mówimy o Polsce. Tak, przypadało 10 elektryków. Tak by było idealnie i tak ta infrastruktura wtedy naprawdę by fajnie pracowała. Takie będzie zapotrzebowanie. Słuchaj, a czy nie wydaje ci się, oczywiście to jeszcze nie jest dzisiaj, ale czy w perspektywie kilku lat, powiedzmy 3, możemy dojść do tego, że nie tylko w tych szalenie popularnych miejscach, ale zaczną pojawiać się kolejki przy stacjach ładowania, no bo wiesz, jeden punkt na 15 samochodów w miejscach, gdzie nasycenie infrastrukturą jest mało, no chyba zacznie się trochę korkować. Czy jednak wychodzę przed szereg? Czym jeździsz w ten weekend? Elektrykiem. Testowym, spróbuj żeby się, nie było. Spróbuj się naładować na stacji darmowej w Warszawie, na Puławskiej przy Lidlu. Dobrze. Tam, tam już są kolejki. Ale Michał, rozmawialiśmy o tym, że rozdawnictwo paliwa konwencjonalnego, energii, tak samo do samochodów elektrycznych, to nie tędy droga. Ale to nie jest rozwój jasne, elektromobilności. Oczywiście, że tak, ale widziałeś w Stanach kolejki do superchargerów Tesli. Tak, widziałem. Zdarza się, że... I on napisał na Twitterze, że pracują nad rozwiązaniem. Rozmawialiśmy tego. O tym. Zdarza się, że na stacjach komercyjnych też jest kolejka do ładowania. Rzadko na stacji AC, bo wtedy człowiek odjeżdża i nie czeka. A na stacjach DC zdarza się, że na komercyjnych, nie mówię o stacjach darmowych, ale na komercyjnych stacjach DC czekają ludzie po to, żeby się naładować. Zwykle jedna osoba czeka, no bo kolejna nie ma sensu, zwykle odjeżdża. Chyba że musi, no to wtedy jest jakaś taka solidarność kierowców i tam się przepuszczają, jeżeli potrzeba się naładować chwilę, żeby dojechać tylko do domu. Wiesz co, ja osobiście dotąd jeszcze nie doświadczyłem kolejki na stacji ładowania. W centrach handlowych tym bardziej, bo jest ich więcej, ale wczoraj akurat wspomniałem testówką byłem wieczorem w warszawskiej Sadybie, centrum handlowym. Tam jest jedna ładowarka, Greenwaya. Szybka. Trzyportowa. Stała Tesla na białoruskich... na białoruskich numerach. Nie podłączona. Zajmowała tylko miejsce, stała niepodłączona. Drugie było wolne. I wiesz, i mimo, że to jest tylko jedna stacja ładowania, to Sadyba jeszcze jest takim miejscem, gdzie rzeczywiście bardzo często można jechać i liczyć na to, że jednak to będzie wolne. Tak. W Galerii Mokotów jest na przykład już inaczej. Jest dużo więcej stacji ładowania, ale chociażby wydaje mi się z tego, co ja zaobserwowałem, że Greenway jest bardzo często zajęty. Tak, ale RevNet tam też jest bardzo mocno zajęty. Widzimy to w systemie tych sesji. No tak, tam jest też wasz system. Tych sesji tam jest bardzo dużo. Clue to jest miejsce i wtedy tam kierowcy chętnie przyjeżdżają. Pamiętajmy, że Galeria Mokotów to jest trochę taki zalążek polskiej elektromobilności. Tu powstaje jedna z pierwszych szybkich stacji ładowania i się dobrze po prostu kojarzy. Kierowcy aut elektrycznych lubią tutaj bywać.
Wracając do punktu wyjścia, czy jeden punkt na 15 samochodów dzisiaj jest OK? Dzisiaj jest, powiedzmy, OK, ale lepiej by było jeden punkt na 10 samochodów. I pamiętajmy przy tym, że jeszcze na mapie Polski jest bardzo dużo, powtórzę to jeszcze raz, bardzo dużo miejscowości, gdzie nie ma nawet jednej stacji. To prawda. No i to jest jednak duże wyzwanie, prawda? Bo, aczkolwiek coraz więcej klientów się do nas zwraca właśnie z takich miejscowości, gdzie nie ma stacji i mówią, że chcieliby zacząć z inwestycją w jedną stację dwuportową, na razie AC, czyli na razie normalną, po to, żeby zobaczyć, jak to się będzie rozwijać. I być może, to są ich słowa, będą impulsem dla ludzi, którzy będą wtedy chcieli kupić samochód elektryczny, bo będzie już stacja. Znaczy, według mnie powinniśmy ogłosić, no nie wiem, jakiś postulat, manifest, że do, powiedzmy, 2025 nie powinno być w Polsce miasta, które nie będzie posiadało nawet jednej stacji ładowania. A to, Paweł, jestem spokojny, że tak będzie. Myślisz? Tak. No wiesz, no bo jest bardzo dużo takich miast, gdzie powiedzmy, żeby się naładować, no musisz pokonać te 30-40 kilometrów. Oczywiście nie jest to wciąż zawrotna liczba kilometrów, ale jest to dyskomfort. Tak, po pierwsze jest to dyskomfort, a pamiętajmy o tym, że no okej, okay, no zasięgi w elektrykach robią się coraz większe, no ale jednak pokonywanie 40 kilometrów po to, żeby przez kilka godzin się naładować, jeżeli masz jeszcze tą niezbyt dużą baterię, no to chyba to nie tędy droga. To lepiej z gniazdka. No tak, na całą noc lepiej, lepiej podłączyć i lepiej z gniazdka. Żeby nie było tak, że mówimy tylko o Polsce, to z kolei w jednym z raportów, do których dotarłem, z kolei McKinsey też informuje o tym, że w chwili obecnej infrastruktura do ładowania samochodów elektrycznych w Europie jest niewystarczająca. Co więcej, żeby nie być gołosłownym, oni z kolei prognozują, że do 2030 roku w całej Europie ma być blisko 7 milionów stacji ładowania. Publicznych. Ja trochę nie potrafię tego odnieść do skali całej Europy. Być może ty masz lepszy pogląd tego. Uważasz, że 7 milionów punktów ładowania w Europie to jest okej? No Europa to jest, wiesz, już nie Polska. No to już jest... Zobacz, jeżeli mówimy, że w Polsce ma być tych punktów ładowania w stosunku 1 na 15, tak, no to mityczne 1 000 000 samochodów elektrycznych, czyli 100 tysięcy punktów ładowania. Mhm. Myślę, że nam do tego, do tych prawie 7 milionów trochę brakuje. Nie wiem, jak to będzie w Europie. Czyli ile musielibyśmy mieć samochodów razy 10, tak? Czyli musielibyśmy mieć 70 milionów samochodów elektrycznych. O, panie drogi. Możliwe. Kiedy? Pewnie. Możliwe. Kiedy? 2030? Nie, nierealne. Nie śmiem się podjąć komentarza. A wiesz, ile mamy dzisiaj w Europie? Tak. Ładowarek? Stacji ładowania? 225 tysięcy, z czego podkreślam, tylko 25 tysięcy to szybkie. Mhm. Znowu, mało. 10%. Mało. Być może mało. Znaczy, jeżeli... Znaczy, to pewnie też wynika z faktu, że są kraje, które te statystyki zaniżają, a są takie jak na przykład Norwegia, które to niesamowicie windują. Tak, ale znowu, wiesz, odniosę się do naszych klientów, zwłaszcza tych z branży logistycznej. Zobacz, obsługujemy tych vanów elektrycznych już, ta liczba zaraz podejdzie pod 200 u wszystkich klientów i większość z nich nigdy nie odwiedzi szybkiej ładowarki, bo dla nich to ładowanie wolne jest wystarczające. Taki jest charakter pracy tych samochodów. Więc jeżeli tutaj mówimy o całym transporcie i tym osobowym związanym z prywatnym wykorzystaniem samochodów elektrycznych i tym zarobkowym i profesjonalnym z wykorzystaniem vanów choćby do dostaw ostatniej mili, no to może to jest satysfakcjonujący stosunek 225 tysięcy publicznych stacji ładowania wszystkich i 25 tysięcy szybkich. Wydaje mi się, że nie, no ale nie mam wpływu, żeby to zmienić. Ten rynek tak szybko rośnie i tak szybko się przystosowuje do wymagań klientów, więc na pewno tutaj też sobie z tym poradzimy. Natomiast dotknąłeś jeszcze jednego tematu, o którym chciałbym wspomnieć. Dotarłem ostatnio, czy może dotarłem, albo gdzieś tam mi się przewinęła przez oczy informacja a propos właśnie vanów, że samochody dostawcze elektryczne w niektórych przypadkach są już tańsze od dostawczych samochodów diesla. I to jest niesamowicie ciekawa informacja pod względem zarówno rozwoju tego rynku elektromobilności, ale także
No tego, no jak zmienia się ten biznes, jak zmienia się policzalność tego? Porozmawiamy o tym pewnie za tydzień, może nie w weekly, mm-hmm. ale w cyklu 7 minut. Mam jeden taki samochód, który ma... Opowiedz, skoro wywołałeś wątek, bo robimy oprócz tego formatu, w którym jesteśmy dzisiaj, jeszcze coś zupełnie nowego w formie tylko i wyłącznie podcastowej, dostępnej na platformach typu Spotify. Wystartowaliśmy z nowym formatem. Tak. 7 minut naładowanie, szybkie spotkanie, o jednym samochodzie mowa zawsze. To o jakim będziemy rozmawiali w takim razie? O jakim dostawczym elektryku? No, na razie on dostawczy nie jest, ma być w wersji cargo, natomiast będziemy rozmawiać o najbardziej dostępnym samochodzie elektrycznym teraz w Polsce i pod kątem dostępności i ceny. Czyli? O Daci Spring. Ja bym to uczcić taką minutą ciszy. A powiedz w takim razie, co ciekawego Velocity jeszcze. Dawno o tym nie mówiliśmy. Co ciekawego Velocity? W kwiecień mamy. Tak. Tak, wystartujemy w tym miesiącu z roamingiem i to jest dobra informacja. Jesteśmy już na końcówce. Już kilka osób o to też pytało. Tak, jesteśmy już na końcówce i to jest już, no to są ostatnie dni, kiedy sobie będziemy robić testy, więc na pewno, czy w połowie, czy pod koniec kwietnia ta usługa będzie u nas komercyjnie uruchomiona, więc wszyscy ci, którzy potrzebują i goście, i ci, którzy wyjeżdżają, będą mogli z tego w naszej apce już skorzystać. A druga rzecz jest taka, że wczoraj, czyli 31 marca, skończyliśmy negocjacje dużego kontraktu. Dzisiaj wreszcie z okazji też choćby daty mogę o tym powiedzieć. Podpisaliśmy kontrakt z dużym producentem samochodów i spalinowych, i elektrycznych na kompleksową obsługę informatyczną, jeśli chodzi o technologię ładowania. I jest to transakcja wiązana. My się zobowiązaliśmy do tego, że w ciągu 3 lat odkupimy 10 tysięcy silników spalinowych. Czego? Nie mogę. To pomontujecie? Nie przejdzie mi to. Przeszło, to miał być prymnic, ale Michał spalił. Do następnego razu. Cześć, Michał. Cześć.